Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o wiośnie ludów na ziemiach polskich. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy przyczyny wybuchu powstania krakowskiego w 1846 roku, poznamy przebieg wiosny ludów na ziemiach polskich, poznamy skalę uczestnictwa Polaków w europejskiej wiośnie ludów. I zaczynamy od powstania krakowskiego i robacji galicyjskiej. W 1846 roku działacze emigracyjni planowali wywołać na ziemiach polskich Powstanie Narodowe przeciwko trzem zaborcom. Zorganizować je mieli wysłanie emisariuszy we współpracy z miejscowymi organizacjami. Tych zamierzeń nie udało się jednak w pełni zrealizować, ponieważ w zaborze pruskim i rosyjskim rozbito siatkę spiskowców. Ostatecznie powstanie wybuchło jedynie w Krakowie w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku. Stacjonujący tam niewielki oddział austriacki opuścił miasto nie podejmując walki. Utworzono rząd narodowy, który wydał manifest do narodu polskiego. W dokumencie ogłoszono równość wszystkich obywateli wobec prawa, nadanie chłopom użytkowanej ziemi na własność, zniesienie pańszczyzny, pomoc społeczną dla najuboższych mieszkańców miast. Powstanie nie miało szans powodzenia bez masowego udziału całego społeczeństwa, w tym chłopów. Aby zapobiec przyłączeniu się galicyjskich chłopów do walki, Austriacy przekonali ich, że powstańcy planują zwiększenie pańszczyzny. W lutym 1846 roku chłopi zaatakowali dwory szlacheckie, dokonując mordów, podpaleń i rabunków. Największe nasilenie miały rozruchy chłopów w okolicy Tarnowa, gdzie przewodził im Jakub Szela. Wydarzenia te nazwano rabacją galicyjską. Pochłonęła ona ponad 1200 ofiar, a większość szlachty, myślącej o wywołaniu narodowego powstania, została skutecznie zastraszona. W 1846 roku nie wszędzie chłopi występowali przeciwko szlachcie. W rejonie Hochołowa na Podchalu doszło do niepodległościowego zrywu górali, sprzeciwiających się władzom austriackim. Pomimo tych wydarzeń, liczni powstańcy starali się pozyskać chłopów do walki, gdy zawiodły wszystkie metody, odwołano się do uczuć religijnych ludu. Dowodzący powstańcami krakowskimi Edward Dębowski zorganizował procesję, na której czele wyruszył do Galicji. Chciał zachęcić chłopów do udziału w powstaniu. Procesja szybko jednak została rozpędzona przez wojska austriackie, a Dębowski zginął od kul. W tej sytuacji powstańcy wycofali się do Prus i na początku marca złożyli broń. Powstanie krakowskie upadło decyzją państw zaborczych w listopadzie 1846 roku. Kraków wcielono do Cesarstwa Austriackiego, a więc to powstanie krakowskie było kolejnym takim zrywem Polaków, które zakończyło się gorszą sytuacją niż panowała wcześniej. Wiosna ludów w Wielkopolsce. Wybuch rewolucji lutowej we Francji w 1848 roku oraz wydarzenia Wiosny Ludów w Berlinie rozbudziły w Polakach z zaboru pruskiego nadzieję na uzyskanie większych praw. W marcu 1848 roku w Poznaniu utworzono Komitet Narodowy, który zwrócił się do pruskich władz o przywrócenie Polakom pełnej autonomii ograniczonej po upadku powstania listopadowego. Rozpoczęto także organizowanie polskiego wojska pod kierownictwem Ludwika Mierosławskiego. Władze pruskie zawarły porozumienie z Komitetem Narodowym, na mocy uzgodnień utworzono cztery polskie obozy wojskowe, zezwolono również na spolszczenie administracji na przeważającej części terytorium Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Strona pruska szybko jednak zaczęła wycofywać się z tych ustaleń, co doprowadziło to w kwietniu 1848 roku do wybuchu powstania, na którego czele stanął Ludwik Mirosławski. Mimo początkowych sukcesów, zwycięstwo nad wojskami pruskimi pod Miłosławiem i napływu wielkopolskich chłopów do oddziałów, powstanie zaczęło chylić się ku upadkowi. Dalszym walkom niechętni byli bowiem oficerowie oraz ziemiaństwo, które obawiało się represji ze strony władz pruskich. Mniej więcej po dwóch tygodniach powstanie upadło, niepowodzenie to zakończyło próby zbrojnego przywrócenia wielkopolsce autonomii. Pod wpływem wydarzeń wiosny ludów w Wielkopolsce na pozostałych ziemiach zaboru pruskiego również uaktywnili się polscy działacze. Wśród Mazurów narodową działalność prowadził duchowny ewangelicki Gustaw Gizewiusz, gwarą ludności zamieszkującej te tereny oraz miejscowym folklorem zajmował się pastor Krzysztof Morongowiusz, który wykładał także język polski na uczelniach w Gdańsku i Królewcu. Na Śląsku w obronę polskości zaangażowali się Józef Lompa i Emanuel Smołka. Wiosna ludów w Galicji Wiosną 1848 roku wieści z ogarniętego Rewolucją Wiednia dotarły do największych miast zabura austriackiego, Krakowa i Lwowa. Powstały tam polskie komitety narodowe zaczęto też tworzyć oddziały wojskowe zwane Gwardią Narodową. Do cesarza skierowano petycję, w której domagano się polonizacji szkół i urzędów oraz zniesienia pańszczyzny. W tej sytuacji działania podjął austriacki gubernator. W imieniu cesarza wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów. Dokument znosił pańszczyznę i nadał chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię. Zapobiegło to dalszym wystąpieniem ludności przeciwko władzom. Po opanowaniu sytuacji na wsi Austriacy przystąpili do rozbrajania Polskiej Gwardii Narodowej. Zarówno w Krakowie, jak i w Lwowie doszło do krótkotrwałych walk zakończonych kapitulacją Polaków. Wobec uczestników tych działań władze zaczęły stosować represje, a więc mamy kolejny przykład, że zakończyło się gorszą sytuacją, niż wcześniej panowała. Tutaj też trzeba docenić ten kolejny, można powiedzieć, widoczny ruch ze strony władz austriackich, który, aby zniechęcić chłopów, Właściwie spełniono ich oczekiwania, wydawając uwłaszczenie, żeby całkowicie zniechęcić ich do walki. I wreszcie za wolność waszą i naszą. Podczas wiosny ludów w Europie walczyło wielu Polaków. Kierowali się oni hasłem za waszą i naszą wolność. Wśród nich byli oficerowie, którzy od upadku Powstania Listopadowego przybywali na emigracji, oraz artyści. Wielu pełniło funkcje dowódcze w armiach rewolucyjnych. Na Półwyspie Apenińskim Polacy walczyli po stronie Włochów, którzy chcieli zjednoczyć swoje państwo. Naczelnym wodzem wojsk sardyńskich walczących z Austriakami był generał Wojciech Szanowski, a armią sycylijską dowodził generał Ludwik Mirosławski. W Rzymie Adam Mickiewicz utworzył legion, który bronił miasta i walczył z oddziałami francuskimi. Polacy wspierali również węgierskie dążenia do uzyskania niepodległości. Największą sławę zdobył generał Józef Bem, który jako naczelny wódz walczył w powstaniu węgierskim przeciwko Austrii. Dziękuję za uwagę.